Nowy odcinek i co tu dużo mówić. Prosty chłopak jestem i lubię proste rzeczy. Zresztą życie jest na tyle skomplikowane, że warto właśnie poznawać te fajne, proste i sprawdzone patenty na przeróżne tematy. Właśnie takie, które zobaczycie w tym odcinku. Dziś powrót do przeszłości, czyli czasów wczesnoszkolnych, gdzie papier, bibuła czy klej były materiałami, z których można było stworzyć różne ciekawe rzeczy. Dziś pokażę Wam, jak wykonać mega dekoracyjną kulę w bardzo prosty sposób. Oglądajcie. To będzie w miarę szybkie. Na kartce rysuję linię z numerami na przemian. Przekładam arkusz bibuły i smaruję klejem według linii oznaczonych jedynkami. Nakładam drugi arkusz i tym razem klejem pokrywam linie oznaczone dwójkami. I tak na przemian powtarzam te kroki, aż skleję ze sobą około 40-50 arkuszów bibuły. Można oczywiście lecieć ciągle jednym kolorem, albo tak jak ja zastosować różne kolory. Bibuła sklejona. Po dwóch stronach przyklejam pół kola z papieru i wycinam nadmiar bibuły, aby po rozłożeniu powstała kula. Myślę, że w szkole za takie dzieło to szósteczka gwarantowana. Idealnie ten patent sprawdzi się jako na przykład dekoracja świąteczna, oczywiście jeżeli użyjecie odpowiednich kolorów. Jeżeli zrobicie natomiast mniejsze wersje, to myślę, że fajnie sprawdzi się jako bombki na choinkę. Spróbujcie sami. Jest taka piosenka: w dzień nie szukaj gwiazd, one nocą są. Ja powiem, że nie do końca to jest prawda, ponieważ moja gwiazda to będzie właśnie poranna gwiazda, czyli śniadaniowa gwiazda zrobiona z parówek i jajeczek. Ale najpierw pokażę Wam, jak coś podobnego robił kiedyś Primusz. W jego przypadku było to parówkowe wyznanie uczuć. Wystarczyło przeciąć parówkę wzdłuż, ale nie do końca, i złączyć dwie końcówki, wywijając je na zewnątrz. Podsmażyć, wbić jajka i gotowe. A u niej będzie ciut więcej cięcia, ale to będzie gwiazdorskie. Lecimy. Parówki idą na pół i przecinamy je wzdłuż i tak samo jak w przypadku Primosza, nie do końca. A że gwiazda ma 5 ramion, to możemy skonsumować na miejscu. Jeżeli chodzi o ramiona gwiazdy, to bardzo łatwo je zrobić za pomocą wykłaczki. Przebijamy parówkę i rozsuwamy. Smażymy, czyli na patelnię wchodzi olej, układamy naszą gwiazdę, lekko to się tam podsmaży i wchodzą jajka. I tak na koniec jeszcze sól. I trochę pieprzu. Stopień wysmażenia pozostawiam Wam, potem przekładamy na talerz i gotowe. No i pamiętajcie, że zanim komuś to podacie albo sami przystąpicie do konsumpcji, trzeba wyciągnąć wykałaczki. Mam nadzieję, że pomysł Wam się podobał. Jest to taki lifehack pokazujący, że takie klasyczne rzeczy, które często jemy na śniadanie, czyli parówki i jajka, można przygotować w całkiem inny, rzekłbym nawet gwiazdorski sposób. Świat zalewa nas codziennie nowymi aplikacjami, zakładamy sobie konta do gry, zakładamy konta społecznościowe, no i nawet w obrębie na przykład kont społecznościowych mamy jeszcze podwójną osobowość, chcemy po prostu szybko ją zmienić jednym kliknięciem, ale co? Nie mamy takiej możliwości, bo aplikacja nie oferuje szybkiego przełączania się pomiędzy kontami. Ale co? Oczywiście jest i na to sposób. Mam dla Was aplikację, która potrafi sklonować aplikację. Skorzystamy tu z darmowego Clone App, który możecie pobrać z Google Play. Po zainstalowaniu wchodzicie sobie do środka i wybieracie jedną z zaproponowanych aplikacji lub po prostu klikacie w Dodaj aplikację, wybierając tą, która Was interesuje. W naszym przypadku sklonujemy sobie Facebooka. Klikamy więc w ikonę i logujemy się na drugie konto lub zakładamy nowe. Po przejściu wszystkich kroków pod ikoną Facebooka mam swoje konto, a wchodząc do Clone App mam przypisane drugie konto. Prościzna, prawda? Naprawdę fajna sprawa, więc tam, gdzie nie mamy fizycznej możliwości przełączania się pomiędzy swoimi kontami, polecam wykorzystać właśnie ten sposób. Dobra, czas polubić swoje zdjęcia z nowego konta. Myślę, że nieraz mieliście w życiu taki przypadek, że pękł Wam jakiś plastik, no i chcieliście go naprawić przy pomocy takiego kleju czy jonoakrylowego. Słuchajcie, problem jest taki, że nieraz plastik po prostu albo się w ogóle nie łapie, ale jak już się złapie, no to okazuje się, że te miejsca i tak jest osłabione i prędzej czy później pęka. Dziś pokażę Wam, że można taką rzecz skleić, ale przyda nam się do tego jeszcze soda oczyszczona, niezbędna w każdej kuchni i myślę, że w warsztacie. Zobaczcie. Wzdłuż pęknięcia nakładamy stróżkę kleju, o tak dokładnie, po całej długości. No i kiedy już to mamy, posypujemy go naszą sodą. Operację powtarzamy. I ponownie nasza soda.
nadmiar. Strzepujemy, zmuchujemy, ścieramy. No i nasza spoina jest już gotowa. Nasz garbik lekko przeszlifujemy teraz. No i na koniec wystarczy przetrzeć namoczoną chusteczką, żeby zebrać resztę pyłków. I voilà! Może nie jest najpiękniej, ale najważniejszy jest efekt, że plastik jest wytrzymały. Jeżeli macie jakieś bardziej widoczne elementy, na których zależy Wam, aby ich estetyka pozostała odpowiednia, wtedy wystarczy takie klejenie wykonać od środka. Tyle w temacie. Spróbujcie sami. Ziomki, jesień w pełni i na pewno kojarzycie zakatarzone nosy waszej mamy, taty, kumpli ze szkoły, pracy, whatever. I w tym okresie często i gęsto korzystamy, uwaga, z mrożonych warzyw. Ja tu akurat mam brokułki, zresztą bardzo dobrze, bardzo dobre, dużo błonnika. I zaraz wam pokażę, jak z takich szaszłykowych patyczków, dokładnie 12 i kawałka sznurka, zrobić, nie chcę mówić urządzenie, ale bardzo przydatny gadżet, który pozwoli wam spożywać więcej warzyw, tych mrożonych. Zobaczcie, o co chodzi. Temat jest bardzo prosty. Na początku układamy 3 patyczki. Ja zastosowałem lekkie podwyższenie, żeby później łatwiej mi było wszystko wiązać. I tak jak te 3 patyczki, robicie dosłownie 4 warstwy. Jeżeli macie grubsze patyczki, na przykład takie do jedzenia sushi, takie chińskie pałeczki, to wtedy nie musicie tak warstwa układać jak ja, no bo siłą rzeczy to, co zaraz zobaczycie, będzie wyżej. Jestem tajemniczy, ale lećmy dalej. Gdy ułożyłem już 4 warstwy, wszystko dokładnie związuję. Jak dobrze się domyślacie, powstała nam taka przesympatyczna i ładna kratka. W sumie jest nawet lekko ozdobna. Ale o co teraz chodzi? Do gotującej wody wsadzamy naszą podkładkę. Na to sobie fajnie i delikatnie kładziemy talerzyk. No i co? Nie wiem, jakie warzywka lubicie. U nas do środka wędrują brokułki. Pamiętajcie, że parowanie jest bardzo zdrowe, zachowuje właśnie witaminy, o które walczycie. Kolor warzyw, one nie przenikają też smakami. Przykrywam przykryweczkę i tak zostawiam na 5-6 minut. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Jeżeli nie wiecie, jakie produkty wybierać przy półkach, czy te warzywa mrożone są lepsze od innych, czy Coca-Cola smakuje lepiej niż Pepsi, jaki energetyk jest najlepszy na rynku i czy chipsy solowe, Crunchip czy Lay's to te, które są smaczne, to musicie wejść na kanał To Jest To, gdzie 25 osób robi testy na ślepo i wybiera dla Was najlepsze produkty. Naprawdę warto, zaoszczędzicie mnóstwo hajsu i będziecie wiedzieć, co jest smaczne i co jest dobre. No stary, gotowe prawie. Ale zajebisty lifehack. Ale będą smaczne. Ach.